Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam w tym gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 6 października 2020 roku, czyli wtorek. Kolejny dzień, można powiedzieć, że Bitcoin nieźle sobie tutaj radzi. W ostatnich 24 godzinach 60 w górę, jeżeli chodzi o projekty, które sobie najlepiej poradziły. NEM 8,8%, Nervos 6,9%, Quant 6,9%. Projekty, które sobie gorzej poradziły, mamy Uniswap minus 12,2%, Celsius Network minus 9,7%, Ocean Protocol minus 8,5%. Zobaczmy, co tutaj się dzieje, a więc Roy informuje nas o tym, że dwie osoby zostały aresztowane. Jedna wczoraj, jedna dzisiaj. Chodzi oczywiście o KuCoin Hack. Nie wiemy, czy to są oficjalne źródła, czy nie. Wiemy tylko tyle, że Roy często tutaj trzyma rękę na pulsie i w tym przypadku może mieć rację. Jeżeli się dowiemy w kolejnych dniach, że ci hakerzy, ci sami, którzy zostali aresztowani, brali udział też w Upbit haku, czyli giełdy Upbit w 2019 roku, wtedy powiemy: oj, Roy, masz tutaj ciekawe informacje. Ciekawe skąd. O, i mamy ulubieńca pompowania projektów. Powiedzmy lata 2018-19, gdzieś tam nawet za jeden projekt dostał 5 milionów dolarów, pamiętam, że nie do końca się sprawdził w tym projekcie i potem nawet chcieli go sądzić za tą sprawę, ale w tym przypadku mamy SEC, który twierdzi, że John McAfee pompował tokeny dla zysku. My już o tym na pewno wiemy, bo nieraz dowiedzieliśmy się też o tej sytuacji. McAfee, jak tutaj zaznaczają, to jest magnat oprogramowania, który zbiegł ze Stanów Zjednoczonych i nieraz już uciekał za rzekome oszustwa podatkowe. Rzekomo otrzymał BTC i Ethereum o wartości ponad 11,6 miliona dolarów za proponowanie 7 ICO w 2017 i 2018 roku. Otrzymał również rzekomo 11,5 miliona dolarów w promowanych tokenach. SEC nie wymienia nazw projektów, które to były w tym momencie, ale opisała naruszenia zasad papierów wartościowych w 55-stronicowej skardze złożonej w poniedziałek. Teraz jestem ciekawy, jak go będą tutaj szukać oczywiście, ale mamy te ekstrawaganckie posty McAfee, tak jak tweetowanie prognoz dotyczących wzrostu cen, nawet, uwaga, BTC i obietnica zjedzenia mojego, wiadomo czego, przyrodzenia. Też mieliśmy taki zakład w telewizji krajowej. Oczywiście w zarzucie jest zaznaczone, że takie prognozy się nie sprawdziły, ale wywołały ogromny rozgłos. No i tutaj w tej skardze jest to zaznaczone. SEC domaga się kar cywilnych i nakazu zakazującego McAfee ponownego pełnienia funkcji urzędnika publicznego w przyszłości. SEC pozwała również osobistego ochroniarza McAfee, Jimmy'ego Gela Watsona, w tym samym pozwie. Już nawet memy pojawiają się w tym przypadku na Twitterze, gdzie mamy CZ, poprawy jeszcze do niego nie doszli, ale widzimy, to jest Arthur Hayes. Można powiedzieć, że jakieś giełdy BTC, które były wcześniej, tu pewnie gdzieś na tej ścianie płaczu. Będzie można dodać oczywiście Johna McAfee, ale co to zmienia, skoro on i tak jest w tym momencie zbiegiem? Jak go znajdą? Jestem ciekaw. Crypto Globe, tutaj przejdziemy na giełdę, bo z giełdą się łączy Bitcoin. A dlaczego na giełdę? Bo słyszymy w ostatnich 24 godzinach, że Donald Trump czuje się o wiele lepiej. A co za tym idzie? Czuje się też rynek giełd, akcji, który wzrasta po takich wiadomościach. A dzięki temu, jeżeli rynek akcji wzrasta, bardzo możliwe, że rynek Bitcoina podąży za właśnie rynkami akcji. Nano podąża za krótkoterminową opadającą linią oporu, czyli walczy o tego dolara. Czy dojdzie jeszcze raz oczywiście do tego dolara, nie wiemy, ale cena Nano rośnie, odkąd 23 września osiągnęła najniższy poziom. Niemniej jednak cena nie przekroczyła ważnego poziomu oporu i trend jest uważany za niedźwiedzi, dopóki tutaj nie zmieni się sytuacja. Pamiętajmy, że cena Nano spadła z 22 sierpnia, kiedy to osiągnęła maksimum, $1.45. I to było bardzo szybkie. 23 września Nano osiągnęła najniższy poziom 66 centów. Nieco poniżej 0,618 FIB całego ruchu
wzrostowego, czyli na FIBie można by tutaj wejść i oczywiście zarobić. Jednak cena szybko odzyskała ten poziom i otworzyła długi, niższy knot, aby ponownie przetestować go 3 października, czyli bardzo możliwe, że będzie tutaj jakiś próba dojścia nawet do 95 centów, zauważają, ale to jest ten opór, który na razie jest bardzo trudny do przeskoczenia, więc wszyscy będą tutaj zastanawiać się w przypadku Nano, czy to 95 centów magiczne będzie w stanie przeskoczyć Nano. Crypto Slate, ulala, SushiSwap nurkuje 18%, traci wsparcie w wysokości 1 dolara w miarę kontynuacji wyprzedaży DeFi, czyli widzimy, że Sushi po tym pięknym modelu biznesowym, który tutaj zapragnął zawalczyć z Uniswap. Uniswap poszedł w jego oczywiście ślady chwilę później. I to była świetna decyzja dla pewnie deweloperów, ale w ostatnich 24 godzinach niestety 18% w ciągu właśnie tego dnia spada. Kryptowaluta jest obecnie sprzedawana poniżej dolara. Nawet mamy tutaj listę tych najgorszych, które sobie nie radzą w ostatnim czasie. A więc zobaczmy, najgorsze to jest CurveDAO, Sushi, BZX, Swerve, Acropolis. Najlepiej działającymi zasobami kryptograficznymi na tej liście są Maker, Aave, Loopring, Synthetix Network Token. Także widzimy, które najgorzej sobie ostatnio radzą, a które najlepiej. Czy SushiSwap z tego wyjdzie? Zobaczymy w kolejnych dniach. Skoro DeFi spada tutaj, to i na Binance, na indeksie złożonych tych wszystkich projektów, stracił ponad połowę swojej wartości w niecały miesiąc na właśnie tej giełdzie. Kryptowaluty powiązane z protokołami zdecentralizowanego finansowania, czyli DeFi, gwałtownie tracą na wartości w ciągu ostatnich kilku tygodni, do tego stopnia, że indeks Binance DeFi Composite spadł ponad 50% od czasu jego pierwszego uruchomienia. Jak donosi Decrypt, indeks uruchamiany przez Binance jest obliczany przy użyciu średnich, ważonych zestawu tokenów powiązanych z DeFi oczywiście. W celu śledzenia ich wyników rynkowych indeks obejmuje Compound, Yen Finance, Ban Protocol, Chainlink, Maker i wiele innych. Czyli widzimy, że po osiągnięciu wysokiego poziomu, prawie 1200 dolarów na giełdzie kryptowalut, wartość indeksu spadła i wynosi obecnie 527 dolarów. 145 milionów dolarów wartości Bitcoin przeniesionych z BitMEX na Binance i Gemini. Czyli widzimy już 45 tysięcy Bitcoinów zostało wycofanych z BitMEXa i one przeszły właśnie na Binance, Gemini, które otrzymały 30% z nich, czyli 13,5 tysiąca Bitcoinów z 45. Czyli to są te giełdy, które najbardziej są zaufane u inwestorów. Po fiasko, można powiedzieć, tutaj z BitMEXa i CFTC, będziemy obserwować tą sytuację nadal. W kolejnej wiadomości mamy tutaj założyciela i dyrektora generalnego portfela kryptowalutowego MyEtherWallet. Uważa on, że żaden blockchain nie jest dzisiaj w stanie unieść całego systemu DeFi. Powodem, dla którego obserwujemy tak ekstremalne ceny gazu, jest to, że wszystko dzieje się w Ethereum, wyjaśnił. Jeśli myślisz, ok, że będzie lepiej, jeśli wszystko zostanie przeniesione do innego łańcucha, niestety tak się nie stanie. Dlaczego? Bo równie dobrze ten łańcuch będzie miał również pewne trudności w przepustowości transakcji, dodał, odnosząc się do problemów ze skalowaniem. Żaden z istniejących obecnie łańcuchów nie ma w pełni zdecentralizowanego rozwiązania do skalowania. Jestem ciekaw, czy na pewno o wszystkich pomyślał. Jedyną rzecz, jaką zauważa, to projekty, które są na Proof of Stake, albo nawet Delegated Proof of Stake, czyli tutaj delegujemy osoby, które, czy podmioty, które walidują i wtedy tracimy na decentralizacji. Jestem ciekaw, czy zrobił swój research na temat wszystkich projektów. Kolejna wiadomość, o tym mówiliśmy już 2 czy 3 dni wcześniej, czy amerykańskie organy regulacyjne będą w stanie znaleźć te punkty słabe w DeFi, aby je zamknąć. O tym mówiliśmy na innej audycji, chyba to była audycja w piątek, o ile dobrze pamiętam, na BitHubie o godzinie 19, gdzie mamy taką drugą część, można powiedzieć, tych wiadomości, więc zapraszam na tą audycję, ale widzicie, dopiero w poniedziałek wpadli na ten pomysł, żeby zrobić z tego samego materiału na temat, jaki był materiał na BitHubie. Także zapraszam na 19, możecie sobie zobaczyć, czy punkty nacisku na DeFi będą możliwe. Jeżeli byście chcieli dowiedzieć statystyk z Ameryki Łacińskiej, ten temat nam tutaj go rozwiąże, bo wiemy, że Wenezuela może mieć największy wolumen kryptowalut, ale ten kraj jest
najlepszy w całej Ameryce Łacińskiej, jeśli chodzi o detaliczne transakcje kryptograficzne, czyli płacimy kryptowalutami. Ale niedawne badania wykazały, że Ameryka Łacińska stanowi 7% całej światowej gospodarki kryptowalutowej. I w tym Wenezuela ma duży kawałek tortu, tak? Można tak to sobie zobrazować. A z tego segmentu Meksyk przechwycił prawie 11% wszystkich detalicznych płatności kryptograficznych od lipca 2019 roku. Czyli jeden kraj, Meksyk, no, stanowi więcej tutaj tego wolumenu niż cała Ameryka Łacińska razem z Wenezuelą. Także widzimy, że Meksyk tutaj wyrasta na takiego potentata, który jest na miejscu pierwszym właśnie gdzieś tutaj w tamtych okolicach. Więc Meksyk jest liderem, jeśli chodzi o detaliczne transakcje kryptograficzne, a Wenezuela pozostaje liderem w Ameryce Łacińskiej pod względem adopcji kryptowalut według research opublikowanego przez firmę Blockchain we wrześniu. Była Wenezuela, był Meksyk, a teraz czas na Tajlandię. Tutaj akurat tajski bank centralny emituje obligacje rządowe o wartości 1,6 miliarda dolarów na platformie blockchain IBM. Bank of Thailand wydał pierwszą na świecie platformę rządowych obligacji oszczędnościowych opartą na blockchainie, czyli widzimy, że IBM tutaj świetnie sobie radzi też na blockchainie. W tym przypadku IBM wraz z bankiem centralnym współpracował z 7 innymi instytucjami, z tym biurem zarządzania długiem publicznym i innymi tutaj można powiedzieć. Także Bank Tajlandii rozszerzy wykorzystywanie technologii blockchain. Szkoda, że to jest IBM. Szkoda, że nie ma tutaj czegoś, wiecie, z naszych gdzieś tutaj rejonów, tych projektów, które obserwujemy. Oszuści przechodzą z kart kredytowych na Bitcoin, mówi firma zajmująca się ochroną konsumentów. Oszuści wykorzystują jedną z mocnych stron Bitcoina, co kiedyś wychwalał Satoshi Nakamoto. O, zobaczmy, co takiego wychwalał w takim bądź razie Satoshi. Oszuści wykorzystują nieodwracalny charakter transakcji kryptograficznych, mówi wiceprezes MyChargeback do spraw operacji globalnych Michael Cohen. Kiedy po raz pierwszy planowano Bitcoina, jednym z jego punktów sprzedaży, albo takich mocnych punktów, był fakt, że oferował lepszą ochronę sprzedawcom detalicznym niż karty kredytowe. Czyli w jednym ze swoich najwcześniejszych maili z 10 listopada 2008 roku Satoshi Nakamoto odparł skargę innej osoby, Jamesa A. Donalda, który ubolewał nad faktem, że transakcje Bitcoin nie są natychmiastowo ostateczne. Czyli nie były po prostu ostateczne w tamtym czasie. Natychmiastowa niezaprzeczalność nie jest funkcją, ale nadal jest znacznie szybsza niż istniejące systemy. Czeki papierowe mogą odbijać się nawet tydzień lub dwa później. Transakcje kartą kredytową można zakwestionować do 60, nawet do 180 dni, a transakcje Bitcoin mogą być wystarczająco nieodwracalne w ciągu godziny lub dwóch. Dlatego, że te inne systemy Cohen uważa za bardziej bezpieczne, dlatego, że na przykład kartę kredytową 18 miesięcy od daty transakcji można jeszcze obciążyć zwrotnie, tak? Dlatego zauważa, że najbardziej z typowych oszustw jest oferowanie przez niego jakiegoś produktu, czyli chodzi o oszusta, oferuje produkt, my płacimy oczywiście Bitcoinem, jest tutaj niczego nie podejrzewająca się ofiara do zapłacenia za usług lub zasilenia jej rzekomego konta, no i potem już jest wszystko to stracone. Ewentualnie jakieś dochodzenie roszczeń to już parę lat później, bo nie można tutaj w tym przypadku zidentyfikować nikogo. No ale wydaje mi się, że to jest jedna z dobrych rzeczy, jeżeli chodzi o Bitcoina w tym momencie. Przynajmniej wiemy, co się dzieje i tak jak tutaj zauważa Cohen, często giełdy powinny brać na barki to, gdzie się powiedzmy ewentualnie wypłaca. Albo jak w przypadku różnych giełd już słyszeliśmy o zamrażaniu bitcoinów przez na przykład sądy najwyższe danych krajów. Także to jest już dalej na drugim stopniu gdzieś w jakiś sposób zakwestionowane. Crypto Briefing, wydaje się, że XRP nieźle sobie tutaj radzi po ogłoszeniu ofert pracy, których wymienia się nowa platforma wymiany. Może to być giełda oczywiście, która będzie uruchomiona prawdopodobnie już niedługo, zbudowana na bazie XRP Ledger i dzięki tej informacji XRP cieszył się wzrostem około 10% w ciągu ostatnich 40 godzin. Stojąca za tym presja zakupowa wydaje się być napędzana spekulacjami na temat nowego zatrudnienia w Ripple, czyli widzimy, że napędzają tutaj informacje też zewnętrzne, czyli nie tylko to, co się dzieje na analizie technicznej, ale bardzo możliwe, że tutaj będzie już niedługo nowa giełda na Ripple. Crypto Potato, w tym wypadku przeniesiemy się na CoinMarketCap. Wiemy, że parę miesięcy temu Binance przejął praktycznie CoinMarketCap i
Od wielu lat CoinMarketCap była albo jest nadal wiodącą witryną analityczną w branży zawierającą dane na temat najważniejszych tokenów i giełd. Było wielu konkurentów, ale CoinMarketCap nadal było wybranym źródłem, numer można powiedzieć jeden w niektórych krajach, chociaż mamy też CoinPaprikę, mamy CoinGecko, tylko dlatego, że ostatnio DeFi jest bardzo szybko aktualizowane, to wybieramy CoinGecko, ale CoinMarketCap tutaj świetnie sobie radziło. Wielu wybitnych ekspertów z branży kryptowalut debatuje nad poglądem, że Binance miał duży wpływ na stronę analityczną od czasu jej przyjęcia pod koniec marca tego roku. Czyli na przykład niektóre giełdy zaczęły tracić na znaczeniu na CoinMarketCap. Tego przykładem jest OKEX, który jest na rankingu 37 pozycji, czyli 37 pozycja, gdzie w rzeczywistości ta giełda powinna być jedną z największych światowych giełd kryptowalut. Czyli widzimy, że OKEX, największy rywal na CoinMarketCap, gdzieś tam jest posunięty dalej w tej całej liście. Nie wiem, czy to nadal jest aktualne oczywiście po tej rozmowie. Ocenia się też, że CoinGecko dogoniła CoinMarketCap, tylko ze względu na to, że jest tutaj ten błąd reputacji. Jeżeli coś przejmuje wielki podmiot, na przykład CoinMarketCap, no to wtedy możemy się zastanawiać ewentualnie. Tak tutaj w tym artykule jest napisane oczywiście. No i SBF kontynuował narrację, dodając, że CoinMarketCap poprawiło się i stało się znacznie lepszym produktem w ciągu 7 miesięcy od przyjęcia Binance. I CZ z Binance na to przyszedł, podpowiedział, że no bardzo ciekawy wątek. Nie za dużo możemy zrobić tutaj coś do percepcji, bo mamy tutaj CoinMarketCap, który oni sami tutaj tworzą ten produkt. I oczywiście też promujemy inne strony, takie jak CoinGecko. Dlatego potrzebujemy więcej produktów, ludzi w tym całym ekosystemie. I nadal jesteśmy bardzo jeszcze wcześniej. Czyli no tutaj musicie sobie sami odpowiedzieć na to, czy faktycznie Binance ma jakieś ewentualne porachunki z innymi giełdami, czy może coś ewentualnie zmieniać na tym CoinMarketCap na swoją korzyść. Ktoś chce zapłacić 37 tysięcy dolarów za zdjęcie Satoshi Nakamoto. Gdzie? A więc w Dego Finance jest zdjęcie Satoshiego Nakamoto w stylu Lego. Widzimy tutaj. Najwyższa oferta za niewymienialny token nieuchwytnego twórcy Bitcoina wynosi obecnie 106 Ethereum, czyli 37400 w momencie publikacji. Aukcja ma jeszcze 22 godziny, co oznacza, że absurdalna oferta prawdopodobnie wzrośnie. Jest to oczywiście na Lego firmy DeFi. Niezamienne tokeny NFT reprezentują unikalny typ tokenów kryptowaluty, których nie można wymieniać. Standard RC721 służy do tworzenia dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i przedmiotów związanych z grami w łańcuchu bloków Ethereum. Dego pozycjonuje się jako Lego w świecie zdecentralizowanych finansów, który pozwala użytkownikom budować nowe rzeczy w sposób modułowy. Projekt ma własny token zarządzania, którego podaż jest ograniczona do 21 milionów sztuk, może być używany do bicia kolejnych rekordów i też bicia samych tokenów NFT. NFT po raz pierwszy zwrócił uwagę opinii publicznej podczas szczytu poprzedniego wyścigu zbrojeń, można powiedzieć, dzięki grze kolekcjonerskiej CryptoKitties. Wtedy ktoś wyłożył ponad 100 tysięcy dolarów, 114 dokładnie, dzięki uprzejmości posiadania tylko jednego cyfrowego kociaka, co dało manię Beanie Baby z późnych lat 90. Teraz sztuka tokenizowania w końcu wkracza do głównego nurtu, wraca. Wiodący dom akcyjny Christie poprowadzi pierwszą sprzedaż NFT 7 października. Czyli widzimy, że NFT tokeny wracają tutaj do łask i świetnie sobie radzą. Botnet Monero jest teraz zdolny do kradzieży haseł. Zobaczmy, firma Unit 42 zajmująca się cyberbezpieczeństwem odkryła nową wersję botnetu wydobywającego kryptowalutę o nazwie Team TNT, który kradnie hasła zaatakowanego komputera, zgodnie z raportem z 5 października, czyli hakerzy stojący za botnetem wykorzystują odpowiedniki popularnego narzędzia do pobierania haseł Mimikatz. Nazwany Black T, nowy wariant botnetu wysyła skradzione hasło do węzła dowodzenia i kontroli kontrolowanego przez grupę hakerską TNT. Prawdopodobnie ten botnet jest z Niemiec. Uważany, że C2 grupa jest hostowana przez firmę z siedzibą w Niemczech. Warto zauważyć, że Black T i inne złośliwe skrypty przypisywane tej grupie zawierają pewne frazy w języku niemieckim. Także widzimy, że tutaj mamy kolejny botnet, który może wykraść nasze dane. Today. Jeszcze z 2 lata temu zastanawialibyśmy się, jeżeli Bloomberg by powiedział coś negatywnego o Bitcoinie, to oznaczało zawsze bullish sytuację, pozytywną. Jeżeli coś pozytywnego, to na odwrót, że Bitcoin może tutaj jeszcze delikatnie spaść. W tym momencie widzimy, że Bloomberg pełną parą jest za Bitcoinem. W tym momencie jeden z analityków, Bloomberg Intelligence, Mike McGlone,
uważa, że Bitcoin jest w drodze do 100 tysięcy dolarów. Dlaczego tak uważa? Bo, można powiedzieć, rosnąca adopcja będzie głównym katalizatorem wzrostu, czyli rosnąca adopcja Bitcoina. Zauważa też, że McLone przewidywał, że ograniczona podaż Bitcoina wynosząca 27 milionów monet i rosnący popyt mogą ostatecznie doprowadzić cyfrowe złoto do 500 000 dolarów, bez określenia dokładnych ram czasowych. Wzorcowe kryptowaluty wygrały wyścig adopcyjny wśród niezliczonych naśladowców i dojrzewają do cyfrowej wersji złota. Czyli w momencie, kiedy Bitcoin będzie kosztował 500 000 dolarów, zastąpi kapitalizację złota albo będzie miał podobną. Chyba że złoto też wyskoczy o parę miliardów do przodu. Tego nie wiemy, ale widzimy, że w którym to kierunku idzie i Bloomberg, a bardziej tutaj Mike McLone, jest pozytywnie nastawiony do ceny Bitcoina. Użytkownik na Uniswap oszukany na 140 tysięcy dolarów. Według badacza Zengo osoba próbowała uprawiać plony, czyli yearn farming, w rzekomo fałszywym projekcie DeFi i straciło dużo gotówki. Oparta na Ethereum platforma do hodowli plonów, Unicats, rzekomo ukradła kryptowalutę o wartości co najmniej 200 tysięcy dolarów od kilku użytkowników. Ujawnił właśnie tutaj ten badacz Zengo. Backdoor w inteligentnej umowie pozwolił Unicats zachować kontrolę nad tokenami swoich użytkowników, nawet po ich wycofaniu się z puli. Podobny exploit został ostatnio wykorzystywany przeciwko Bancor i też mieliśmy informację o innym projekcie na 15 milionów dolarów, tak? Backdoor, który spowodował, że niestety płynność z tego yield farming wyszła bokiem. Także uważajcie na spokojnie, jeżeli inwestujemy w nowe, tutaj jakieś niewiadome firmy, jest taka możliwość. Dzięki temu backdoorowi twórca Unicats był w stanie użyć wywołania, czyli takiego kodu set governance do przechwytania tokenów DOA. W dwóch szybkich transakcjach użytkownik stracił 26 tysięcy i 10 tysięcy UNI o wartości odpowiedniej około 94 i 38 tysięcy dolarów. Tokeny zostały następnie wymienione na nieco ponad 416 RAB Ether, około 147 tysięcy dolarów. Europol określa portfele, monety i otwarte rynki jako największe zagrożenia w raporcie o przestępstwach internetowych. Zobaczmy, jakie tutaj wzięli sobie pod lupę. Według raportu organy ścigania Unii Europejskiej usługa portfela zwiększająca prywatność przy użyciu koncepcji CoinJoin. Na przykład portfele Wasabi i Samurai stały się głównym zagrożeniem obok dobrze znanych scentralizowanych mikserów. Czyli aktorzy oznaczeni w raporcie jako zagrożenia również coraz częściej używają portfeli sprzętowych do bezpiecznego przechowywania funduszy i kluczy prywatnych. W raporcie dalej jest napisane, że przestępcy zaczęli wykorzystywać inne zdecentralizowane platformy rynkowe skupiające się na prywatności, takie jak Open Bazaar i Partic.io, do sprzedaży swoich nielegalnych towarów. Czytamy w raporcie. Oprócz tego też oczywiście mówią o Bitcoinie, który pozostaje najpopularniejszą metodą Dark Web, jak czytamy w raporcie, głównie ze względu na jego szerokie zastosowanie, reputację, łatwość użycia, ale Monero stopniowo staje się najbardziej uznaną monetą w prywatności w transakcjach Dark Web. A następnie Zcash i Dash, czyli dobra, mamy też Bitcoina, który tutaj już wiemy, ale ja tego tak uważam. Ktokolwiek dzisiaj chce zakupić coś na Dark Webie za pomocą Bitcoina, strzela sobie w kolano. No i tyle. Więc nie wiem, po co ten raport na temat Bitcoina w tym momencie, bo wiemy, że tak się łapało osoby z Silk Road dzisiaj, więc może ktoś tam jakieś, nie wiem, za 10 dolarów, za 5, 3 kupi sobie jakieś delikatne rzeczy, które nie spowodują jakiegoś, nie wiem, dużego występku, a dwa, to i tak to jest mała część tego, co się dzieje na walucie narodowej, gdziekolwiek to nie słyszeliśmy. No ale trzeba przeczytać, bo jest taka wiadomość, Europol oczywiście. No ale będziemy też uważać, co tutaj będą decydować z tym Wasabi i Samurai. Czy coś jeszcze tutaj wyniosą w przyszłości. Przejdźmy na polskich youtuberów. Kryptokamikadze, wielki BTC short za 10 dni. Przestroga dla weteranów kryptowalut. Druga osoba to jest Portfel Kowalskiego. Projekty na październik rok 2020. Encyklopedia kryptowalut Lightbringer. Na czym najlepiej zarabiać? Najważniejsza cecha tej gry. O, czyli można sobie tutaj zagrać razem z Kamilem. Cyfrowa ekonomia. InfoChairs 2020. Why everyone is asking the wrong questions about AI. Interview with Stuart Rogers w tym przypadku. I jeszcze inna audycja z InfoShares. Dalej mamy FX Maxy, jak się stać profesjonalnym traderem. Bardzo szybko możemy się tutaj tego nauczyć. Max Satoshi, czy market cap kryptowalut przekroczy 5 trylionów? Sto bardziej bilionów chyba. Switcheo i Zilswap, Nazielika, Bitcoin lepszy niż złoto. I oprócz tego mamy też bithub.pl, MTGOX wraca jak bumerang. 15 października decyzja, oczywiście tutaj
po jednej i po drugiej stronie płotu trzeba stanąć. Nie wiemy do końca, czy to się wydarzy, czy się nie wydarzy, bo już nieraz było to odwracane. Zlika wchodzi w DeFi, Ethereum 2.0 i na samym końcu mamy komentarze, dosłownie jeden lub dwa. Matixer, czyli najpierw musi nastąpić skok do 20 tysięcy, a potem już tylko kroczek do 5 milionów dolarów. Powodzenia. No, to nie jest taki kroczek, by się to tak łatwo wydawało. Ryba 84, pozdro Fenix, dzięki za info. Nie ma problemu, dziękuję również oczywiście. Rekin Biznesu, cześć Fenix, jak zawsze fajny przekaz, pozdrawiam, również pozdrawiam Rekin. I zobaczmy jeszcze tutaj Super Iwona. Feniulek, dla Ciebie łapa w górę za najlepszy kanał informacyjny, a jeśli chodzi o giełdę KuCoin, to dla mnie jedna z najbardziej bezpiecznych giełd pomimo tego haku. Ja akurat lubię KuCoin, nie wiem czemu, nigdy nie założę konta na Binance, tak jakoś mnie tutaj wystraszyło to wszystko. Wiem, że kryptokamikadze uwielbia Binance, inni inwestorzy tak samo i tutaj wszystko zależy od swoich preferencji, tak? I tutaj jeżeli upadnie KuCoin, jeżeli upadnie Binance, czy jeżeli upadnie inna giełda, wtedy musimy sobie powiedzieć albo zapytać siebie, dlaczego miałem tam większość moich kryptowalut? Przecież tyle razy mówiono nam o tym, że trzyma się je na portfelach sprzętowych. Także tutaj każdy będzie sobie wtedy ewentualnie odpowiadał. Każdy ma swoje preferencje, tak jak mówiłem, i tutaj nic się nowego nie wydarzy. Aha, jeżeli chodzi o książkę, ona się wydarzy lub w środę, lub w czwartek. Dlatego tutaj zmieniłem, żeby nie było w przyszłym tygodniu znowuż na chwileczkę, a jak już zobaczycie baner, zobaczycie też stronę, zobaczycie opcje, możecie oczywiście sprawdzić sobie na spokojnie, zobaczyć też film promocyjny, który tutaj robiłem gdzieś tam w lato i ostatnio, więc na spokojnie, już niedługo. Życzę Wam wspaniałego dnia. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.